Piątek 4 maja absolwenci szkół średnich z terenu powiatu lubańskiego, tak jak ich koleżanki i koledzy w całym kraju, przystąpili do egzaminu dojrzałości. 4 maja w piątek uczniowie zmierzyli się z maturą z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Z poziomu podstawowego wyszli, mam wrażenie, bardzo zadowoleni, dlatego że niemalże tradycyjnie zmierzyli się z lalką Bolesława Prusa, gdzie mieli wypowiedzieć na temat tęsknoty, czy jest to siła motywująca, czy raczej ma destrukcyjny wpływ na człowieka. Natomiast tematy i zadania w teście językowym też były dość przewidywalne i standardowe. Oczywiście ta matura z języka polskiego jest dość trudna, dlatego że pytania w teście językowym często mają charakter dwuznaczny i uczniom trudno jest na nie odpowiedzieć. Poza tym odwołują się nie tylko do samego tekstu, ale też do wiedzy, którą uczniowie zdobyli we wcześniejszych szkołach, czyli i w szkole podstawowej, gimnazjalnej, i oczywiście ponadgimnazjalnej. Mam nadzieję, że wiedza, którą zdobyli we wszystkich typach szkół, zaowocuje dobrymi wynikami. W bieżącym roku szkolnym do matury przystąpiło 152 uczniów i 35 absolwentów. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Stefana Drzewieckiego do matury przystąpiło 50 uczniów liceum i technikum. Do matury przystępują absolwenci liceum ogólnokształcącego z innowacją pedagogiczną, tzw. klasa policyjna, i uczniowie technikum w zawodzie elektryk. Już kiedyś to przekazuję zawsze i powtarzam, że dość poważnie podchodzą z technikum. Dowód na to, nie jest to duża liczba absolwentów, która deklaruje zdawanie matur, ale na przykład w zeszłym roku mieliśmy 100% tej matury. Jeżeli chodzi o ten rok, to również przygotowują się i tak bym powiedział, że to jest rok różnicy, ale są bardziej dojrzali, jeżeli chodzi o podejście właśnie do egzaminów czy reprezentowanie gdzieś na zewnątrz. Każdy myślał, że będzie coś związane ze stuleciem niepodległości, a okazało się, że była tradycyjna matura. Myślę, że w ogólnym takim wypowiedziach uczniów to wychodzi, że nie była trudna, a z drugiej strony to zawsze takie, że uważamy, że nie jest trudna, jednak trzeba coś napisać i z sensem. Jak sama nazwa wskazuje, jest to język polski, więc trzeba to dobrze zrobić. Abiturienci solidnie przygotowali się do egzaminu dojrzałości. Z języka polskiego powiem szczerze, że nie był zbyt trudny. Ogólnie wydaje mi się, że zaliczę ten egzamin. Trudności wielkich nie było. Myślę, że poszło dobrze. Dużo osób przewidywało, że będzie lalka, więc nastawiłam się głównie na nią. Myślę, że jestem bardzo zadowolona. Siedziałam do samego końca, ostatnio praktycznie wyszłam i myślę, że poszło mi dość dobrze. Jestem zadowolona. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Uważam, że rozprawka naprawdę dobrze mi poszła. Czytanie, zrozumienie było dość ciężkie, ale jak tak sprawdzałem punkty, to na pewno powyżej 50% samego czytania z zrozumieniem i rozprawka jeszcze dobrze poszła. Żadnego błędu kardynalnego się nie doszukałem, więc powinno być dobrze. Uważam, że akurat matura próbna była o wiele trudniejsza niż ten, który był w piątek. Na koniec mieliśmy dwa zadania. Była to rozprawka jakby na temat lalki. Był tekst lalki, trzeba było tam się odnieść do niego. Drugi temat to był taki króciutki wiersz i trzeba było go zinterpretować, ja wybrałem tą drugą opcję. Ja jestem ogólnie zadowolony, egzamin nie był aż tak trudny jak podejrzewaliśmy i też były przewidywania takie właśnie na lalkę, więc wszyscy dali sobie radę i tak jak słyszałem po osobach z klasy i ze szkoły, to wszyscy byli zadowoleni. Temat rozprawki był akurat łatwy, pasowało dużo lektur, myślę, że będzie dobrze. Datą graniczną zakończenia egzaminów maturalnych jest dzień 26 maja. Kilka dni później maturzyści odbiorą świadectwo dojrzałości, a potem wakacje i dla niektórych wymarzone studia lub praca i wejście w prawdziwie dorosłe życie.